Zapraszamy Państwa na relację z meczu, który za chwilę rozpocznie się na Lusail Stadium. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nadszedł czas rozpocząć fazę pucharową mundialu. Dziś mecz 1/8 finału. Reprezentacja Danii stanie do walki z Polską. Przed nami 90 minut emocji w 1/8 finału, a może dłużej, kto wie. Oba zespoły już szykują się na ewentualnego rywala w ćwierćfinale, ale niestety tylko jeden z nich tam dotrze. Przed Państwem skład reprezentacji Danii. W bramce Kasper Schmeichel, w linii obrony Simon Kjær wystąpi razem z Andreasem Christensenem. Kjær, Emil Højbjerg oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. W ataku zagra dzisiaj Kasper Dolberg. Zobaczmy wyjściowy skład biało-czerwonych. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. To będzie piłkarska uczta. Polacy rozpoczynają spotkanie. Bednarek. Klik. Kasz przy piłce. Jan Bednarek. Wielu wiąże największe nadzieje z występem Christiana Eriksena. Czy Duńczyk spełni oczekiwania? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w I Lewandowski! A i proszę Państwa! Co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. Znakomite to rozegranie. Cierpliwie wymieniali piłkę między sobą, by znaleźć słabszy punkt rywala i udanie wykończyć akcję. A Robert Lewandowski pokazał po raz kolejny, że potrafi grać z rywalem na plecach i mimo niełatwej sytuacji umieścił piłkę w siatce. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Joachim Meyle. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Dogrywa piłkę na bliższy słupek. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Zieliński może wybierać, komu poda. I mamy centrę na bliższy słupek. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie rzut wolny.
Robert Lewandowski! Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Centre i tłok w polu karnym. A teraz? Teraz bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do bramki po tej główce. Delaney. Bardzo dobra interwencja. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Gol! Lewy! Mistrz! Niech się chowają wszyscy piłkarze roku razem wzięci. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Na razie 2-0. Out dla biało-czerwonych. Biało-czerwoni dobrze dziś grają piłką. Rywale nie mogą przejąć posiadania. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożona. Obronił to. I teraz poprzeczka, ale gramy. Joachim Meyle nie zmieścił się teraz w boisku, choć nikt go nie naciskał. Zieliński przyjmuje piłkę. Za nami koniec pierwszej połowy meczu na stadionie Lusail. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Piłkę dostał Daniel Vaz. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Może teraz znajdą tutaj lukę. Tak jest! Piłka w siatce! Teraz mają tylko jednego gola straty. Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę podań. Tu decydowały cierpliwość i precyzja, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Zatem mamy wynik 2-1.
i ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Co wymyśli? Ma sporo opcji. I stanął na linii strzału. Piątek może teraz ruszyć skrzydłem. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Bramka! Proszę Państwa! Tym samym ma już na koncie hat-tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach nie zwykł się mylić. Mamy więc 3 do 1. Polacy coraz bliżej bramki przeciwników. Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Krzysztof Piątek. Piątek wręcz zaproszony do rajdu skrzydłem. Myślę, że nawet gdyby chciał tak zagrać, to by mu nie wyszło. Świetnie to wyłapał bramkarz. Strzał z dystansu, ale nieskuteczny. Joachim Meyle. Christian Eriksen. 10 minut do końca tego meczu. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Nici z tego kontrataku tracą piłkę. Naprawdę mogła się podobać. Było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Golkiper broni. Bramka z tej odległości mogłaby go ośmieszyć. A więc już wiadomo, jeszcze 2 minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. Gdy o awansie decyduje jeden mecz, dużą rolę odgrywa dyspozycja dnia i pragnienie zwycięstwa. Tak było i dzisiaj. Widzieliśmy zaciętą walkę, ale tylko jeden zespół mógł awansować.